Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam Państwa we wtorek, 27 grudnia w wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży będzie miało nową siedzibę. Ta nowa lokalizacja na pewno otworzy nowych warunków pracy. Za nami siódmy rajd Renifera. Ja za samochodem na czas była, układanie resoraków po marce, reanimacja pacjenta. Mieszczące się dotychczas przy ulicy 3 Maja, Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży będzie miało nową siedzibę. Umowa na budowę centrum została podpisana w sali historycznej Zabrzańskiego Ratusza. Nowa siedziba sprawi, że podopieczni placówki będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z porad lekarskich, rehabilitacji medycznej oraz różnych terapii. Dzięki takim miejscom jak to możliwe jest postawienie wczesnej diagnozy i rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Z naszego zakładu korzysta bardzo duża liczba dzieci, rocznie około ponad 1500 dzieci. Mają zapewnione świadczenie zdrowotne w zakresie porady lekarskiej, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, psychologiczna, logopedyczna i terapii zajęciowej. Przede wszystkim mamy takie najważniejsze w ośrodku jest punkt wczesnej interwencji, czyli rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Tutaj poprowadzimy nie tylko rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych, rehabilitacja też profilaktyczna, dbamy o profilaktykę. Umowa na budowę nowej siedziby Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży została podpisana w sali historycznej Zabrzeńskiego Ratusza. Kilka lat temu z panem prezydentem szukaliśmy misji, żeby otworzyć nowe warunki. Obecne warunki mamy, ale trochę czasu, w tym sensie, że na rozwój jednak było wymagane, że większej lokalizacji. Ta nowa lokalizacja na pewno otworzy nowych warunków pracy oraz polepszenie usług medycznych i dla naszych podopiecznych, i dla dzieci i pacjentów naszego miasta. Inwestycja znacząco poprawi warunki podopiecznych ośrodka. Przystępujemy do realizacji bardzo ważnej, bardzo trudnej, ale też bardzo oczekiwanej inwestycji pod tytułem budowa czwartej trybuny albo dokończenie budowy stadionu. Natomiast to też jest dla nas powód dla zrealizowania kolejnego, innego, bardzo ważnego zadania, ośrodka rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że miejsce, w którym jest posadowiony stadion, jest bardzo komfortowe, jest bardzo dobry dojazd, też dużo miejsca parkingowego. Tak więc myślę, że w tej przestrzeni, oprócz tego, że będziemy realizować zadania dla kibiców, będziemy również realizować zadania dla osób potrzebujących rehabilitacji. Bardzo się cieszę, że przetarg ten wygrała bardzo dobra firma, która jest w Zabrzu znana i bardzo ceniona. Tak więc wierzę, że ten pierwszy krok zrealizujemy szybko, sprawnie. Warunki, w jakich dziś ośrodek rehabilitacji z bardzo dobrym zespołem funkcjonuje, to myślę, że miejsce, które wskazujemy, jest na pewno nieporównywalnie lepsze. Nowa siedziba Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży będzie się mieściła w trybunie od ulicy Roosevelta obok sklepu Kibica. To będzie bardzo dobre miejsce dla Centrum Rehabilitacji, bo będzie bardzo dobry dostęp do parkingu i pomieszczenia. Sama infrastruktura będzie bardzo dobrze przygotowana, mieściła się będzie na parterze i duża powierzchnia, bo prawie około 1500 metrów kwadratowych w sumie całe te powierzchnie będą miały. Wykonawcą robót została firma Mostostal Zabrze. Mamy je wykonać w ciągu 10 miesięcy, jest to myślę, że niezagrożone. Natomiast z takiego innego punktu widzenia dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ jest to kolejna rzecz, którą robimy dla miasta Zabrze, a dla nas jest to bardzo ważny klient, z którym współpracujemy od już kilkunastu lat w tych nowych czasach. I współpracujemy zawsze dobrze i za każdym razem wiązaliśmy się z nałożonych na nas obowiązków i z tych wszystkich przetargi, które wygraliśmy na terenie Zabrze, wykonaliśmy w terminie. Kończyliśmy jako firma ostatnie przetargi przy pierwszej etapie budowy stadionu i ten etap, który dzisiaj rozpoczynamy, też jest jakby zdaje się z tych
funduszy, które mają być przeznaczone na dokończenie stadionu. Tym bardziej dla nas jest to taka klamra i chętnie to robimy. Tym bardziej jeszcze, że ta część, którą mamy wykonać, ma taki szczytny cel, ten ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się wygrać ten przetarg i będziemy tu mogli go zrealizować. Koszt inwestycji wyniesie 4 945 000 zł. Już po raz siódmy Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji zorganizowało rajd Renifera, czyli turystyczno-krajoznawczy rajd po ulicach Zabrza. Uczestnicy rajdu musieli zmierzyć się nie tylko z zadaniami specjalnymi, ale i wyjątkowo wymagającą trasą. Pierwszy raz bierzemy udział w rajdzie. I jak wrażenie? No, bardzo pozytywnie, podoba nam się. No fajnie, fajnie bardzo. I różne są fajne zadania i w ogóle no. I był jazda samochodem na czas była, układanie resoraków po marce, reanimacja pacjenta, no dużo fajnych rzeczy. I teraz zobaczymy, co nas czeka tutaj jeszcze. No super, no bardzo nam się podoba. Pierwszy raz coś takiego bierzemy udział, no i bardzo fajnie. W tym roku w rajdzie wzięło udział 15 załóg z całego Śląska, na które czekały specjalnie przygotowane zagadki i zadania w różnych zakątkach miasta, za które można było zdobyć łącznie 72 punkty. Co przygotowaliście dla osób, które tutaj przyjeżdżają? Wspieramy Stowarzyszenie Śmierci Odpornych, jak i Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji i za każdym razem staramy się jednak robić punkt, na którym znamy się najlepiej, czyli coś z mechaniką. Co roku staramy się wymyślić coś nowego, aby się to nie powtarzało. W tym roku mieliśmy robić zmianę koła na czas. Niestety warunki pogodowe i śnieżyca, która była przedtem, już jej nie ma, pokrzywały te plany, więc zmieniliśmy to na quiz z wiedzy mechanicznej. Ja myślę, że to jest fantastyczny przede wszystkim pomysł, jakaś rozrywka przede wszystkim. Każdy może wziąć udział, nie ma żadnych ograniczeń i mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie takich imprez. Teatr Nowy w Zabrzu już któryś raz włącza się w rajd Renifera, to już siódmy taki rajd. U nas będziemy kolędować. U nas załogi, które do nas przyjeżdżają, zdobywają jeden punkt już za sam przyjazd, za przedarcie się przez te zaspy pod Teatr Nowy. 3 punkty za zaśpiewanie kolędy, a 5, czyli komplet punktów za możliwość udostępnienia to na naszych social mediach. Miłośników motoryzacji jest bardzo dużo. W różnych stowarzyszeniach się grupują, a to jest taki moment, że mogą się spotkać, mogą wyjść i coś podziałać, bezpiecznie podziałać w naszym mieście. Skład się troszeczkę wymienia. Nasza ekipa to jesteśmy karabinieri. Jesteśmy tutaj już czwarty raz. Jest super zabawa i przyjeżdżamy tutaj co roku do Zabrza i zawsze fajnie się bawimy. Można tak troszkę pozwiedzać miasto, a przy okazji się czegoś dowiedzieć. Na przykład ja sobie zrobiłem odświeżenie pierwszej pomocy. Nie do końca pamiętałem procedury, a mamy w zespole kolegę, który się dobrze na tym zna i żeśmy sobie odświeżyli tą wiedzę. Zwycięzcą tegorocznej edycji rajdu Renifera została załoga 2 Nocna Jazda Zabrze, której udało się zdobyć 65 punktów. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.